Barbara Kurdej-Szatan ma wielu fanów, którzy uwielbiają śledzić jej aktorską twórczość. Jej role w popularnych serialach, filmach i deskach teatralnych śledzą miliony. Okazuje się, że teraz w jednej z nich zostanie zastąpiona. Fani nie kryją niezadowolenia. Barbara Kurdej-Szatan, choć od tej strony mniej znana, pracuje w Teatrze Krakowskim Varieté od 2015 roku. Tam regularnie wciela się w kolejne role. Oprócz tego regularnie pojawia się w popularnych serialach i filmach pełnometrażowych, których premiera zawsze wiąże się z ogromnymi emocjami. W ostatnim czasie szczególnie głośno jest o premierze spektaklu Pikantni. Dotychczas Kurdej-Szatan grała tam jako Doris, jedną z głównych bohaterek. Wygląda na to, że zostanie jednak zastąpiona przez kogoś innego. Reakcje fanów wyrażają zdecydowane niezadowolenie. Barbara Kurdej-Szatan zastąpiona w spektaklu przez Monikę Dryl na swoim Instagramie. Aktorka przedstawiła osobę, która zastąpi ją w najbliższym czasie na deskach teatru w spektaklu Pikantni. Okazuje się, że będzie to Monika Dryl. Drodzy Państwo, dziś Monika Dryl ma swoją premierę w roli Doris w spektaklu Pikantni i informuje swoich obserwatorów na Instagramie. Następnie dodaje, prosząc o wsparcie dla swojej koleżanki. Trzymajcie za nią mocno kciuki. Od teraz będziemy się czasem wymieniać. Monika Dryl, kop w tyłek. Będzie pięknie, kontynuuje podekscytowana. Okazuje się, że ich spotkanie to nie przypadek. Wydarzyło się w specjalnych okolicznościach. A spotkaliśmy się dziś wszyscy na planie serialu, kiedy to ekipa Pikantnych przyjechała po muszkę. Udanych spektakli, kochani moi, na koniec dodaje kropka. Fani zawiedzeni. Chcą Kurdej-Szatan. Okazało się, że ta informacja nie spodobała się fanom, którzy spodziewali się zobaczyć w roli Doris swoją idolkę. Wydali pieniądze na bilet głównie z powodu Barbary Kurdej-Szatan, której jednak nie zobaczą na deskach. Świetnie, że jest zastępstwo, bo wiadomo jak w życiu bywa, jednak szkoda, że ludzie kupujący bilety na spektakl nie wiedzieli o tym, a większość kupiła bilet, aby zobaczyć w głównej roli panią, fanka zmartwiona sytuacją zwraca uwagę. Ja również popieram zdanie, że to nie fair w stosunku do osób, które kupiły bilety zanim taka informacja się pojawiła. Sama osobiście jestem w takiej sytuacji i czuję się trochę oszukana. Można uznać niezgodność z umową, bo kupując była inna obsada, stwierdza sfrustrowana kobieta. Szkoda, że dowiedziałam się o tym dopiero teraz. Gdybym wiedziała wcześniej, prawdopodobnie nie kupiłabym biletu, czytamy. Nie wiadomo jednak,
Czy producenci spektaklu zmienią zdanie o samej obsadzie pikantnych?